Siemanko, witam z tej strony Brankę, za to kończę na tym kanale. Dzisiaj czas na odcinek z kariery Brankersa. To jest kolejny odcinek, nie wiem już który, chyba piąty, tam mi się zdaje. No ale dobra, jesteśmy oczywiście, kolejny konkurs letniego Fiskapu, Oslo, dwa razy i też dwa razy Lahti, to będą dzisiejsze konkursy. W klasyfikacji generalnej Fiskapu jesteśmy liderami, prawie 100 punktową przewagą, 98 punktów przewagi nad drugim Wolgelandem. Później jeszcze z Polaków 7 Pilch i 9 Hula, to taka czołowa dziesiątka, jeszcze Puchar Narodu, mimo tego, że nie jest rozgrywany w Fiskapie konkursy Puchar Narodów, to i tak możemy zaliczyć tą klasyfikację. My jesteśmy na trzecim miejscu, też prawie ze 100 punktową stratą do Słowenii. No ale później jest dużo przepaść. No dobra, oczywiście rozpoczniemy od treningu w Oslo. Oslo bardzo lubię, więc moim zdaniem zrobimy sobie takie dwa skoki. I widać sobie, proszę bardzo, jest wiatr na random. Ale i tak na tej skoczni, chyba to właśnie tutaj jest skocznia Holmen Kolbakken, tutaj właśnie pokazana. Tylko tutaj, no, a nie, są trybuny, bo myślałam, że jej nie ma, ale jednak teraz zobaczyłem podczas tego loading screena i mamy wiatr w plecy, ale jednak mi to nie aż tak przeszkadza, mimo tego, że wieje mocno. Ja lubię tą skocznię, więc moim zdaniem damy sobie takie szybkie dwa skoki, mimo tego, że jest wiatr w plecy, no ale jednak no to był skok ładny, 141 metrów, same dwudziestki, ojeju, jakbyśmy tak skakali w konkursie, to byśmy dominowali, wow. Pierwszy raz chyba miałem właśnie w tym sezonie, że 20 trafiłem. Wszystkie. No kurde, nieźle. No ale teraz może jeszcze raz to powtórzymy. Chyba tak wylądowałem za wcześnie. Ale przez to dostaję właśnie, no, takie oceny jak dostaję. 20 i 142 metry dalej. Więc cóż, no. Czas na konkurs. Bardzo szybki trening. Czas na konkurs w Oslo. Jesteśmy podczas ładowania konkursu. No cóż, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czy wygramy kolejny konkurs? No jesteśmy faworytami, bo jesteśmy liderami. I tutaj też weje w plecy. No ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Będziemy skakali jako ostatni w kwalifikacjach. Zobaczymy, kto będzie liderem przed naszym skokiem. Prawie przed każdym skokiem zawsze liderami są Austriacy. No ale może coś się zmieni. No ale no tutaj na samym początku takie słabe skoki, bo jeszcze przed punktem K. No ale już się zaczynają. 122,5, 126... i tak dalej. Liderem Kremer Zagner przed naszym skokiem. No ale no, niewybitnie jakoś tak skaczą. No, 134 metry poza HS. No ale jednak, no, w Oslo to można przeskoczyć o wiele bardziej skocznie. Moim zdaniem troszeczkę podejdziemy sobie łatwiutko do tego. No, na spokojnie. Na spokojnie. Wygramy 139,5 metra. Z dużą przewagą oczywiście wygramy kwalifikacje. Bardzo fajnie zmienili właśnie taki grafikę. Grafikę właśnie. Mi się nawet podoba. Czy nawet tu ustawili tryb Championships. Ale nie wiem, czy będzie tak robili. Chyba tylko na Mistrzostwach Świata, bo na Mistrzostwach Świata w lotach będę tak robił, że będę robił dwa konkursy. I no, połączono jakąś tam klasyfikację Octitizenostat 5, bo nie będzie potrzebne. Mam nadzieję, że nie usuną tego. To jest liderem przed naszym skokiem. Uj, austriacko się troszeczkę zrobiło, ale mam nadzieję, że po tym skoku to będę pewnym liderem. 133,5 metra potrzebuję. Nie wiem, czy wycofać właśnie te wyjście z Belgii, bo mi się daje, że troszeczkę nie podoba mi się to, bo mimo tego i tak nic to nie daje w skoku. Jedyne to co, no to nawet i tak ląduję daleko, nawet gdy będę miał, nie wiem, 0%. I oczywiście jesteśmy liderami. 139,5 metra z dużą przewagą, więc powinniśmy ten konkurs wygrać. No ale więcej emocji będzie w Lahti, bo tutaj w Lahti będzie bardziej ciekawie, bo tutaj jakoś, no nie jestem fanem właśnie skoczni w Lahti. Nie powiem, że ją nie lubię, bo ci, którzy oglądali Puchar Świata, to wiedzą, że tam skakałem, nawet okej. No i liderem jest Clemens Zeigner. No i na pewno Austriacy będą mieli dwóch na podium. No jeżeli bym słabo skoczył na trzech, ale 123,5 metra tylko muszę skoczyć. Mimo tego, że wieje nawet 1,5 metra mi w plecy, ale mam nadzieję, że sobie dam radę. Nie, chyba to będzie jeden z najkrótszych skoków. A nie, nawet chyba dalej. O, 139 metrów, pół metra krócej niż w pierwszej serii. Oczywiście wygrywamy konkurs. No ale
No patrzcie, z jaką przewagą. No nawet reszta nie dociągła 290 punktów. Oczywiście wygrywamy i będziemy pewnie liderami dalej. No tak, bo patrzcie, Aigner był szósty, Huber czwarty w tej klasyfikacji, więc pewnie powiększymy tą przewagę. Jesteśmy blisko wygrania tego pucharu, bo no gdy sobie zobaczę, to jednak no zostało nam mało konkursów, bo jeszcze będzie Engelberg i Falun na koniec. Więc no te dwa konkursy będzie ciekawie oczywiście, więc oczywiście popatrzmy i które miejsce będzie w klasyfikacji. No wygry prowadzimy i to z jakąś przewagą, ponad 100 punktów, więc nawet jeżeli się nie zakwalifikujemy do Oslo, chociaż że wątpię, to i tak pewnie zostaniemy liderami. W Pucharze Narodów no gonimy Słowenię, gonimy. A w klasyfikacji generalnie chcę zobaczyć Polaków. Czy ktoś jakoś tam awansował, nie punkty FSJ? Czy ktoś tutaj awansował? Nie, nie awansował. Hula jest ex aequo z Rajmundem na 9. miejscu, więc pewnie wszystko się rozstrzygnie w konkursie drugim w Oslo. No ale zrobimy sobie trening. A ludzie co? Nie, nie będziemy robić sobie treningu, bo Oslo to jest skocznia, którą dobrze znam. Zrobimy sobie dwa treningi w Lahti. Nie będę oczywiście patrzył, bo mimo tego. Czy mówicie, że nie oglądacie treningów? Wcale się nie dziwię, bo jakoś treningi to nie jest chyba ulubioną rzecz w karierze. No ale jednak, no cóż, trzeba też się rozgrzać przed skocznią. Ja lubię ostro, więc nie będę oczywiście tego robił. No wie, niestety w plecy. No ale mam nadzieję, że dam radę. Czas na konkurs. No i cóż, no liczę na dobry skok. Czy no kwalifikacje to na spokojniutko chyba. I na razie Polacy na pierwszych miejscach. No ale pewnie, no właśnie, to się zmieni. I przed naszym skokiem znowu Austriacy będą mieli dwóch na podium. No czy i tak to są kwalifikacje? Oj, troszeczkę chyba za wcześnie. Oj, laguje mi trochę. Ej, czego mi tak zagowało? Dobra, ale tak na spokojnie. No widać, no gra chce mi po prostu utrudniać życie. No i tak skaczę 133,5 metra i wygrywamy kwalifikację, więc gra sobie myśli, że nawet przy spóźnionym wyjściu z progu nie dam rady, a dam radę i to nawet czy nie z taką dużą przewagą i pewnie mogliby mieć szansę zaatakować Austriacy. No ale to są kwalifikacje. Mam nadzieję, że dobrze skoczę w konkursie, bo zaczęło mi niestety ciąć. No ale dobra, bo w ostatnim odcinku za dużo mówiłem o cięciach. Musimy pozostawić ten temat. No i liderem jest Urlich Wolgenand, czyli mój przeciwnik w klasyfikacji generalnej, bo przypomnę, jest drugi. Dobra, wybiję się teraz za wcześnie, żeby nie ryzykować. Szczerze i tak, nawet jak mówiłem na tej belce, to nie ma nic znaczenia, ale teraz na spokojniutko, pięknie. No ale no, ta linia była zbyt troszeczkę daleko, ale 139,5 metra, będziemy liderami. No i chyba z dużą przewagą. No, prawie 10 punktów. No, drugi Wolgeland, trzeci Prasenczyk, czyli tak jakby wyglądała klasyfikacja generalna. No, Pilch troszeczkę spadł, bo w Rasznowie chyba był dwa razy na podium. Jeszcze Hula nie stawał na podium w tym sezonie. No i widać, że będzie lepszy od Rajmunda, więc to on pewnie będzie 9 w klasyfikacji. No, poczekajmy, może jakiś Polak zrobi atak. Ale chyba strata do Prasenczyka i Wolgelanda była duża. No, a Prasenczyk traci na razie szansę na podium. A Pilch i Hula się minimalnie poprawili. Rajmund jest 10, więc Hula poprawi, czy obroni tą 9. pozycję, bo był ex aequo. No ale dobra, teraz 123 metra, aby wygrać konkurs drugi w Oslo. Na spokojnie, daleko. Pięknie. Jest 136,5 metra, mimo tego, że mijało 2 metry na sekundę w plecy, to i tak sobie poradziłem. Pierwsze miejsce. I wygrywamy pewnie konkurs. Też z dużą przewagą, jak w tym pierwszym konkursie. No i cóż. Dobra, ja tak was zostawiam i przechodzimy sobie do treningu w Lahti. No i siema, nie wiecie, jaki teraz jestem wkurzony na maksa, bo podczas pierwszego konkursu w Lahti, no po prostu nagrywarka pod koniec, to już miałem po prostu ciąć, po prostu wyłączyła się. I nie zapisała nagrania. No, no niestety tak się zdarza. No ale powiem wam tylko, że zająłem 5. miejsce. A wygrał Elias Nedved, a trzeci był Stefan Huber. Oto klasyfikacja, gdzie jesteśmy na razie jako jedynymi zawodnikami, którzy
przekroczyli ponad 1000 punktów, więc nawet mimo tego piątego miejsca jest ok. Trzecie miejsce, jak widzicie, dalej w Pucharze Narodów, mimo tego, że dalej gonimy. No ale no cóż, no niestety, jestem wkurzony na maksa, bo... Dobra, gdyby to się zacięło na samym początku, no to dobra, bym się nie wkurzył, ale... No jestem wkurzony, bo nagrałam konkurs, no i mi się nie zapisało, przepraszam za to, bo naprawdę... Jestem wkurzony na maksa, bo to, co teraz zrobiła nagrywarka, to po prostu... No, zawiodła mi w najgorszym momencie. To czy to nie był aż taki jakiś moment, gdzie naprawdę, no po prostu, że oj, będę teraz płakał. Nie, bo no często się tak zdarza. Nawet dure kody tak często miałem, gdy nagrywałem na przykład tam inne gry. No ale to też często moja wina, bo ja robiłem wtedy odcinki ponad półgodzinne. No ale jednak no tutaj, gdy mi się wyłącza po 7 minutach, to naprawdę... No słabo, dobrze, że ja właśnie tnę te filmy, bo gdybym nie tnął, no to film poszedłby... No właśnie. No ale dobra, teraz skaczemy 119,5 metra, oddamy sobie takie dwa skoki, bo jeżeli znowu ta nagrywarka znowu się wyłączy, no to naprawdę... No dobra, no mogę i to wybaczyć, bo i tak jest fajną nagrywarką, bo ona nie robi takiego czegoś, że... No po prostu jest fajna, nie widać jej, wy tego nie widzicie. Mi się zdaje, że jest spoko. Okej, dobra, oddaliśmy dwa skoki takie sobie, ale chyba tylko dlatego, że ja właśnie rozmawiałam, a bardziej się skupiałam na rozmowie niż właśnie na skokach. No ale dobra, no cóż. No ale i tak konkurs był ciekawy, tak samo mam nadzieję, że będzie teraz. No to dobra, no czas na konkursy w Lahti. Mam nadzieję, że teraz mi się nie... Nie wywali mi się nagrywarka, chociaż że robi to tak, że no raz. To nie jest tak, że to będzie wtedy robiła ciągle, tylko że no raz się zdarzy i tyle. Dobra, jesteśmy już w konkursie, wszystko działa płynnie. Czas na konkurs, na samym początku kwalifikacje. No ale widać, że już wyczułem tą skocznię. Już nie skaczę na niej tak wcześnie, no ale no... Patrzcie, jeszcze przed... Nie, już punktka jest. Zapomniałem, że ta skocznia nie ma 120 punktka, tylko 116, a liderem przed naszym skokiem będzie... Wow! Brawo! Hubert pierwszy, drugi Hula, trzeci Pilch. No, widać, że mamy jeszcze szansę na to, żeby zaatakować potrójne podium. No, byłoby fajnie. Szkoda, że to nie jest konkurs. No, ale teraz czas na mój skok. Bardzo dobry wiatr pod narty. Dobra. No, spokojnie. To są kwalifikacje, więc nie trzeba tak się spinać. 129 metrów, mimo tego, że dwa razy nie przepnąłem kwalifikacji i czwarta pozycja. Bardzo dobry wynik. I jesteśmy lepsi od Austriaków, patrzcie. Ale śmiesznie, ale Hubert nas zdominował, no. Czy nie aż taką dużą przewagą wyprzedził Hulę? No ale jednak... No gdyby tego Hubera nie było, gdyby tak wykreślić, byłoby spoko. Znaczy, no i tak to kwalifikacje, bo teraz będzie konkurs. No ale mam nadzieję, że Hula pokaże klasę, bo w ostatnim konkursie był 22. I chyba tam straci. No i szkoda, no patrzcie, Hula 8, 10, Pilch, no szkoda. Więc pewnie ja będę tylko walczył o zwycięstwo. Widać, że Hubert Folmie polubił skocznie w Lahti. No i teraz ja, Brankers. Teraz trzeba skoczyć daleko. No ale mam źle, nie mogę to zrobić. Będzie daleko. Jest daleko, będzie liderami. 133,5 metra. Jest prowadzenie, ale bardzo mała pewnie będzie strata Hubera. No mała. 5,1 punktu. No ale jednak też będzie ciekawa walka o podium, bo Hula, no ma jeszcze szansę, ale musiałby skoczyć ponad 130 metrów, więc zobaczymy. Troszeczkę ta czołówka polsko-słoweńsko-austriacko-amerykańska. Bo tylko te nacje się zmieściły w czołowej dziesiątce. No ale zobaczmy, kto będzie liderem przed naszym skokiem. No, Pilch ładnie awansował, no ale to Austriacy. No ale no mam nadzieję, że teraz skoczy daleko i Austriaków nie będzie w ogóle na podium. To czyli ta będzie przynajmniej dwóch na podium, jeżeli dobrze skoczy. O, troszeczkę ten wiatr się pogorszył. Oj, ale to chyba będzie skok. Tak jest! Tak jest! Wygrywamy konkurs indywidualny. Kolejny w tym sezonie. Ależ dominacja. Ile wygraliśmy?
Uj, 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 uj. Dobra, wiecie co? Teraz wytnę, żeby nie, że nie chcę już ryzykować tym. Więc widzimy się w menu głównym. Dobra, już jestem. To był oczywiście ostatni konkurs. Już za kilka dni będzie nas czekał Engelberg i Falun. A tak to wygląda oczywiście klasyfikacja. No, o 200 punktów już prowadzimy, więc no, no, jeżeli bym zapunktował w ostatnim konkursie, to mam już chyba szansę na wygraną. Nie, ta punktacja. Tutaj jesteśmy dalej liderami. A Polacy? Pir 7 hula awansował, więc jednak zaatakował Rajmunda w klasyfikacji. No jeszcze gonimy, gonimy jeszcze tych Słoweńców, bo mało brakuje. Zobaczymy, jak to będzie w Engelbergu. No, ale ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!